Druga odsłona Bajonety, uznawana przez wielu recenzentów za kamień milowy w świecie slasherów, ponownie pozwala nam wcielić się w tytułową bohaterkę, lecz tym razem wyruszamy do samego piekła w poszukiwaniu duszy przyjaciółki. Platinum Games wyniosło rozgrywkę na kolejny poziom, podobnie jak i samą muzykę przygotowaną przez grupę uzdolnionych kompozytorów japońskich. Mimo nowych rozwiązań, autorzy ścieżki dźwiękowej nadal sięgają po pomysły, które już poprzednim razem zdobyły uznanie miłośników muzyki z gier. Ze względu na to, że mamy do czynienia z raczej niecodziennym slasherem, przerywanym nielicznymi momentami platformowymi, w dalszym ciągu napięcie rzadko kiedy opada, a adrenalina pompowana jest iście monumentalnymi kompozycjami. Nie zabrakło także utworów przypominających nam japońską kulturę muzyczną. W tym przypadku chodzi głównie o przeróbkę znanej piosenki Moon River, utrzymaną w J-popowym stylu. Dlatego też ścieżka dźwiękowa Bajonety II bardzo zwraca uwagę słuchacza, który jednocześnie kieruje poczynaniami tytułowej wiedźmy, która bez wytchnienia walczy z różnymi napotkanymi na swej drodze przeciwnikami, zwłaszcza w trakcie przygotowanych z wielkim rozmachem bitew. Owszem, podczas naszej przygody nie zabraknie także ambientowych, a nawet iście jazzowych kawałków, mających na celu dać chwilę przerwy od kolejnych potyczek z siłami dobra. Podobna sytuacja jest z muzyką do przerywników filmowych, które może nie wyznaczają żadnych nowych standardów, ale z pewnością idealnie pasują jako odskocznia od wspomnianych wyżej dynamicznych kompozycji. W porównaniu do pierwszej odsłony Bajonety mamy tu wszystkiego zdecydowanie więcej i głośniej, a dynamika utworów jest niczym pędzący pociąg. Oczywiście nie jest to zarzut, gdyż w połączeniu z obrazem stylistyka muzyczna należycie oddaje charakter tytułowej bohaterki. Może sam album nie jest specjalnie odkrywczy jako całość, bo powiela pewne schematy charakterystyczne szczególnie dla serii Devil May Cry. Nie zmienia to jednak faktu, że na tle pozostałych soundtracków do gier wideo nadal jest ewenementem. Nie mamy żadnej wątpliwości, że kiedy dacie szansę muzyce oraz samej grze, te zwariowane nuty przygrywające przy akrobacjach tytułowej czarownicy z pewnością porwą was na długie godziny.